Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Kolejny odcineczek Sackboya przed nami. Zaczniemy sobie tutaj od prawej strony, od tego wyzwania czasowego, który zwie się ucieczka z rowu oceanicznego. Mamy tutaj odblokowany nowy strój, więc myślę, że sobie diabełkiem pogramy. W demonicznej zbroi. Z tego co pamiętam, te światełka zabierały czas. Dobra, poczekajcie. Ale bez sensu to jest troszeczkę. Ło, jakoś to idzie. O Jezu, dobra. Rozegrajmy ponownie, bo to brąz będzie jak nic. Ale dlaczego on nie podskakuje, jak ja naciskam spację? On jest dalej w tej bańce. Czyżbym miał już tak wyrobioną spację? Pięknie. Okej. Oj, 20 sekund, 21 zrobiłem. To będzie złoto z tego co widzę. Otóż to. Oj, dostałem jeszcze jakieś osiągnięcie z tego co widzę. Wznieśmy toas. Za uskrzydlonego Sackboya. A to jest jakby w ogóle z gitarką, teraz dopiero zauważyłem. No i pięknie. Kolejne osiągnięcie do kolekcji, kolejny poziom ukończony. Z trzema kulami oczywiście. O! Na 10 różnych poziomach osiągnęliśmy wszystkie, że tak powiem, cele. Tylko na 10? No dobra, nieważne. To teraz zrobimy 11. Na mocy w muzeum. Chociaż nie, no szczerze powiedziawszy, im dalej, tym ciężej będzie, więc nie ma co zachwalać, że tak powiem, dnia przed zachodem. Ale postaramy zrobić się wszystko w naszej mocy, aby te poziomy wyszły jak najlepiej w naszym wykonaniu. Dobra. To było łatwe. O nie, to jest to. Ten poziom z ucieczką. Nieszczęsną ucieczką. Dobra, na szybciocha tutaj trzeba to pozałatwiać. Oj, akurat nie tak. Dziwne, że kule nie spadały. Tak, boj! Jezu, ale ciężkie jest to kulanie się. Dobra, jakoś to nam to idzie. Ups. Ej, no podskoczyłem przecież. Dobra, powiem tak. Nikt tego nie widział, rozegrajmy to jeszcze raz. Bo chciałbym tutaj zrobić te 100%. 4500. I 3 zdobyte kule. Na 5 oczywiście. Dobra, lecimy raz jeszcze. Stop here.
Okej. Na razie idzie dobrze. Teraz na szybko tutaj. Aha. No, tutaj żeśmy strój pominęli. Ta zniewaga krwi wymaga. Dobra, mamy to. Tu była kula. Pięknie. Auć. Po dupce dostałem. Na razie idzie dobrze. I bzium na dół. No i tu już nas nic nie goni. Tam widzę wyzwanie włóczkowych rycerzy jest. Ta kosteczka, ten sześcian. Okej. A tutaj mamy tę ową kulę. Która nam rozświetli nie tylko drogę, ale i ściągnie pancerz z naszego przeciwnika. No i pięknie, mamy to. Tam gdzieś ktoś... O! A, bo to jest tutaj, dobra. No dobra, ale... Nie, nie ma niczego więcej. Znowu będziemy uciekać? Chyba tak. Najgorzej. Dobra, nie będę się za bardzo wychylał, bo... Ej, zbieraj to! No i co on zrobił? Dlaczego on tego nie zebrał, no? Sackboy! Dramat. Dobra, na spokojnie, bo zaraz znowu spadnę. Ajajaj, masakra. Oddawaj to. Bo właśnie, tu coś było. Dobrze pamiętam. Ej, tak jedną kulę pominąłem. Co jest? Oj, 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 oj. Pogniewamy się. Coś tu poszło nie po mojej myśli, że tak powiem. Sackboy, jak już widać, jest tutaj trochę smutny. No, już nie jest smutny. Pytanie, czy ja zrobiłem złoty wynik? No jest, lekko. Co nie zmienia faktu, że pominąłem gdzieś kulę. No, akurat skrzydełka pokazałem do zdjęcia. No dobra. Zdobyłem przynajmniej wszystkie stroje. Tego mogę być pewien. Ale jedną kulę pominąłem, no. Niedobrze. Nie będzie wlepki do albumu. Kolejne wyzwanie jest przed nami. Kurczę, no. I kolejny kooperacyjny poziom.
O, i znajdź go dzwonki jeszcze tutaj, będziemy mogli utrzaskać. Najpierw porozwalamy trochę baloników. No i teraz możemy się tutaj zabawić. It's the 3G's! Go, go, go! No i to jest zdecydowanie najgorsze. W sensie nie przypadam po prostu za tym. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że kiedy biegnę tam, gdzie tego najwięcej leci, to potem to leci w innym miejscu. To źle zrobiłem, bo ja myślałem, że jak będzie ta kula, to ona spadnie. A ja mogłem przecież rozrzucić te cztery kule i po prostu sobie skakać po tych... Czasem po prostu zdarzy mi się nie pomyśleć. Tak najzwyczajniej po ludzku. Dobra, teraz tak. W kolejnym odcinku zajmiemy się elektrującym... Boże, nie mogę się wysłowić. Chwila. Zajmiemy się w kolejnym odcinku elektryzującym swingiem. A następnie otworzymy sobie tutaj przejście do finałowego poziomu Kraplantydy. Jakoś to wyszło. Dobra. Na chwilę obecną oczywiście dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku Sackboya.